Witam wszystkich, ukłony Wojciec z tej strony i kolejny odcinek z gry God of War Ragnarok. Pragnę przypomnieć, że przemierzamy ziemie elfickie, zwane tutaj Alfheimem. Chyba dobrze wypowiedziałem. Mam nadzieję, że nie dokonałem jakiegoś przejęzyczenia, chociaż u mnie to normalne. Ale mam nadzieję, że nikt o takie drobiazgi nie będzie się tu czepiał. Tak czy siak, jesteśmy w trakcie wykonywania tak zwanej misji pobocznej, której celem jest odnalezienie i pomoc tajemniczemu zwierzęciu, które pomrukuje już od pierwszych chwil, kiedy tutaj zjawiliśmy się. Ja tutaj sobie troszkę postanowiłem pozwiedzać, bo zauważyłem, że jest tu kilka miejsc, które może warto będzie odwiedzić. Oczywiście wiąże się to ze spinaczką. Najprawdopodobniej z rozwiązywaniem bardziej lub mniej skomplikowanych zagadek. Ja widzę tu słynne wiaderko. Nie wiem, co to wiaderko. Kto tam to podwiesił? Co tam w tym wiaderku może się znajdować? W jakim celu? Najważniejsze, czy coś z niego wypadło. Surowa skóra. Dobrze, tu sobie odblokowujemy przejście, czyli będzie opcja, żeby sobie przejść nieco szybciej, bo taka standardowa wspinaczka po ścianie nieco się dłuży. Czekajcie, to tutaj tajemnicze bąbelki, na które trzeba znaleźć za każdym razem inny sposób. Tym razem tak mocno standardowo bym powiedział. Ale dzięki temu mamy możliwość dostania się do zawartości tej oto przepięknej skrzyni, z której wypadło nam co? Surowa skóra i krasnoludzka stal oraz srebro. Również runy, które czyta Mimir. Cierpliwość. Chodzi o cechę, czy to groźba? Zależy, kto czyta. Okej. Okay. Mimir, z racji z tego, że posiada jedną głowę, służy nam najczęściej jako kompan do pogawędki, ewentualnie wyjaśniacz pewnych rzeczy. Tutaj nie, widzę jakieś tajemnicze, unoszące się pyłki. Dobra, nieważne. Myślałem, że można coś z tego podnieść. Ale najwidoczniej niekoniecznie. Dobra, tutaj mamy możliwość wspinania się. Ale jakby możliwość wspinania sobie odpuszczę. To jest dalsza droga. Ale czekaj, ta ludziska. Tam chyba to słynne, o ile się nie mylę, zwierzątko. Było w którejś krainie. Ale jest na tyle szybkie, że trzeba zajść od tyłu, ewentualnie ubić podstępem. Mam nadzieję, że tutaj, co teraz mi się zaczęło w głowie kombinować, ten mój niecny plan, żeby pozbawić go życia, zadziała. Dobra, chyba zadziałał. Z tego, co pamiętam, wyskakiwały z tego jakieś fajne fanty. O Jezus, to jest lipa, powiem. To jest lipa. Schodzenie na raty. I świeci się kilka światełek. Krasnoludzka stal, chyba jeszcze nie miałem, albo miałem i nie pamiętam. Skało drewno, pierwsze słyszę. Być może wpadło, ale nie zawsze zwracam uwagę, co tam mi wpada. Dobra. Do góry. Teraz już będziemy kontynuować trasę do góry. Czyli teraz już chyba wracamy na tory właściwe, jeżeli chodzi o misję poboczną, czyli będziemy szukać zwierzaka. Zobaczymy, jak ta misja się rozkręci. Póki co mamy przemieszczanie się a la Spider-Man. Byłeś zainteresowany, kiedy gadałem ze zwierzętami czy zaklętymi pierścieniami. Dużo się zmieniło dla nas obu. No tak. Po prostu nie wiem, dlaczego chcesz pomóc temu zwierzęciu. Czy nie tego właśnie chcesz? Nie no, chcę. Tylko dziwię się, że ty też tego chcesz. Dobra, słuchajcie, tutaj na początku była skrzynia. I aby tą skrzynię otworzyć, tą tutaj, należy przywalić w trzy od takie wazony. Jest na to określony czas. Ja mam nadzieję, że się wyrobię. Mam nadzieję, że twórcy gry będą na tyle łaskawi, nie będą jakimiś sadystami, że będę musiał tu biegać kilka razy. Dobra, otworzona, otworzona! Bardziej otwarta, no ale niech będzie otworzona. Zobaczymy, co nam wypadnie z tej skrzyni. Zielone jabłuszko! No, bardzo się cieszę z tego znaleziska. Wydłuży nam się paszczek zdrowia. Teraz możemy sobie swobodnie tutaj przejść. No, nie wiem. Wygląda to troszkę jak arena do napierdzielanki.
dość duża przestrzeń. Poczekajcie, chyba sobie jakby troszkę wyprzedzając wydarzenia, powinienem pewne rzeczy udoskonalić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ostrza chaosu, bo powiem wam szczerze, że tutaj jest mega lipa moim zdaniem. Jakby totalnie zaniedbałem te ostrze chaosu. Kontakt, kontakt. Przyszła chyba najwyższa pora, aby odrobinę poudoskonalać te na moje tutaj sprzęty. Tutaj jest jakaś nowa ikonka. Czyli mamy... Aha, obrażenia. Postawmy na obrażenia. Trzeba by stworzyć. Czy to jest dodatkowa jakaś opcja, dzięki której będę zadawał więcej obrażeń. Ok. Dobra, no to let's dance. Zobaczymy, co nas spotka. O, tak właśnie myślałem. Trzeba uważać, bo widzę, gnu jest mega szybki. Mega szybki i powiem wam szczerze, fajnie się przemieszcza. O! Przecież nie dostałem! Oj, fuck! Powiem wam szczerze, nie jest dobrze. Dobra, odpalimy sobie furię. On przed tej furii to jest strasznie wolny. Ja liczę przy tej furii, że... On po prostu... Ej! Kurde, ale potrafi przywalić. No oberwałem straszliwie teraz. Będę latał po łamacku. Gdzieś tu było zielone, z tego co zauważyłem. Oj, najlepiej by było tego załatwić. Fuck. No i zaliczyłem pierwszego deada. Całkowicie niepotrzebnie. Muszę troszkę bardziej skoncentrować się na walce i na blokowaniu. Ten jeden jest kuźwa mega wypasiony. Naprawdę tutaj trzaska dość ostro. Ale muszę pozbawić życia tych dwóch jego pachołów. Bo te pachoły robią najgorszą robotę. Kurde, nie wiem czemu. Za pierwszym razem nie wchodzi mi. Dobra. Dobra, spierdzielamy. Trzeba taktycznie podejść do tematu. Dobra, jeden pachu zabity. Dawaj go! Dobra, drugi pachu zabity, czyli mamy jakby zmniejszoną ilość przeciwników, których musimy pozbawić życia. Fuck! On rzuca tymi pociskami. A, pojawił się kolejny. Dobra, mamy go. Teraz poszło już dużo lepiej. Ten strasznie blokuje, ale oczywiście na te bloki mamy... Dobra, zmienimy się teraz na topór. Topór robi lepsze zniszczenie się je. Wszystko? Wow, dobra. Jeśli chcesz porzucić to stworzenie, odejdziemy. Nie, no nie, nie chcę go porzucić. Ale jeżeli mamy zabić tyle ciemnych elfów, to... Pamiętam pewnego chłopaka, który kiedyś rzuciłby wyzwanie całej armii draugrów, byle tylko ocalić ranne zwierzę. Ale to nie są draugry. To elfy. Chcę się upewnić, że nie popełnimy tych samych błędów. Nie zawsze warto się wtrącać. Okej, okay, czyli u mnie standardowo... Każde spotkanie z elfami muszę zaliczyć razy dwa. Nie było tym razem inaczej. Trudno. Będę musiał się do tego przyzwyczaić chyba.
Dobra, widzę wazon. Najczęściej wazony tutaj właśnie się kryją. Wazony, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Może jakaś waza, albo ewentualnie garnek. Tutaj też jest jeden wazon. Ewentualnie garnek. Czekajcie, bo ja coś tu chyba przeoczyłem. Bo chyba jest opcja, żeby te bumble zniszczyć. A jest, dobra. Jest bursztyn. Jedno ciachnięcie powinno tutaj wszystko ogarnąć. Możemy dzięki temu dostać się do kolejnej skrzyni. Potem muszę zbierać więcej tych upgrade'ów. Znaczy rzeczy, z których można upgrade'y potem stworzyć. Bo trochę kulawo wychodzą te moje walki. Ewentualnie skill już słabawy, bym powiedział. O, znowu moje ulubione. Jezus. Gdzie to jest? A, tu jest jeszcze jakiś trzęsący się gnój. A, pierdziele, to teraz jakieś kamikadze. One zawsze wybuchają. Niezależnie od tego, co będę z nimi nie zrobił. Dobra, widzę tutaj z tego, że... To będzie zagadka. Trzy bumble. O, udało się, dobra. Czyli jakby bez dramatów większych. Od razu mam możliwość dojścia do kolejnej skrzyni. Tu widzę, bumble są wszędobylskie. Czyli jakby trzeba będzie to wszystko ogarnąć, tylko tutaj dodatkową atrakcją jest... Czekajcie, zobaczymy. Trzeba wrócić. A jest. No najszybciej chyba z tej strony. Ale jakby szanse niewielkie. Spróbujemy obrócić. Nie wiem. Kąt zmienimy. Trafimy w jakiś bumbla? Chyba nie bardzo. Nie bardzo, niekoniecznie. Spójrz, tamta bomba powinna pomóc. Dobra, rozwaliliśmy kolejny garnek. Mam wrażenie, że cokolwiek zrobimy w Alfheimie, wyrządzamy ciemnym elfom krzywdę. Przyszliśmy tu, żeby pomóc temu stworzeniu. Wiem o tym, ale to zwykle ja nalegam, żebyśmy uratowali jakieś zwierzę. Dlaczego to ci zależy? Czy jest coś, o czym mi nie mówisz? Nie. God damn it. What now? Aha. Czekajcie, może tutaj z tej strony. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest tutaj. Było niebieskie, było. A tak? Powiem wam szczerze, to troszkę szedłem teraz na fuksa. Całe szczęście, że mi się poszczęściło. Mamy teraz dostęp do kolejnej skrzynki. Jakby jak już człowiek generalnie pozna zasady, o co chodzi w tych zagadkach bursztynowo połączone z tymi bąbelkami, to już jest chyba tak w miarę do ogarnięcia. Teraz teoretycznie... Czekajcie. O, dałem radę. Okej. Okay. Czyli bez zamulania. O Jezus, moi ulubieńcy. Dawaj, młody, dawaj. Co jest mordy, jeżeli nie tuperza? Gdzie nade mną? Ale czemu on nie chce trafić w to gówno? Dobra. Może dlatego, że to się troszkę buja. Wszystko? Chyba tak. Mam nadzieję, że wszystko tu jest obcyckane. Dobra, idziemy dalej. Aj, widzę tutaj... spieprzam stąd. One mają taką tendencję... Bardzo lubią po prostu popełniać samobójstwo. Nad moją głową. Jakimś gównem wybuchają. Dobra, nie wiem, czy to się skończy kiedyś, czy nie. God damn it! Tam jest chyba jakiś ich domek. Wszystko? Chyba tak. Dobra. Czyli płynnie i gładko. Kolejna porcja delikatnej wspinaczki. Troszkę mozolnej bym powiedział. Ale dobra, niech będzie. Wow, to chyba to zwierzątko. Co to jest?
Medusa Gefion. To największa hawgufa, jaką kiedykolwiek widziałem. Duża meduza. Ona nie tylko cierpi, ale próbuje śpiewać. No to jest z tym śpiewaniem, to tak... Z reguły raczej nie śpiewają pod ziemią. To ona wywołała burzę? Ano, sądząc po materii gniazd, która ją przytrzymuje, hawgufa tkwi tu od kilkunastu zim. To ładnie ugrzęzła. Uwolnimy cię. No dobra, czyli tajemniczym zwierzątkiem okazała się meduza. Przednia kałamarnica nazywała się Dieser, więc... O rajciu, doceniam komediową ambicję, ale to, braciszku, była tragiczna gra słów. Niemal żenująca. Dobra, ja już tutaj próbuję rozkminiać, co, jak i gdzie, bo widzę, że aby ją uwolnić, należy znowu powariować z bąbelkami. Czekajcie, od tego tylko zlutujemy. Dobra, czyli... Logika sugeruje, że w ten deseń. Teraz mamy jeszcze tutaj. Tu też jest jakiś... Proszę Państwa, bumbelki oraz bursztynek. Nie, to jakoś kryształy czegoś tam się nazywało, nie pamiętam. O Jezus, o Panie. Dałem radę, okej. Chyba może się już ruszać. Troszkę bez wiary. Większość materii gniazd zniknęła. Uwolnimy ją na powierzchni. Okej, czyli to nie jest chyba koniec tej misji jeszcze. Wcisnę sobie śledzenie, żebym gdzieś nie błądził bez sensu. Czyli jakby nie do końca się ją uwolniliśmy. Czyli spadamy. Mam nadzieję, że droga będzie nieco inna. Nie będziemy dreptać znowu po swoich wcześniejszych... Dlaczego ją tu uwięzili? Śladach. Hawgufy słyną z tego, że się zagrzebują, więc nie obarczałbym całą winą ciemnych elfów. Ale jest uwięziona w gnieździe. Materia gniazd nie należy do ciemnych elfów, tak jak i światło nie należy do elfów światła. To jeden z naturalnych zasobów Alfheimu, z którego korzystali już ich przodkowie. Mimo że elfy światła ochoczo pozbywają się materii ze swojej strony, ciemne elfy znalazły dla niej zastosowanie, tu, na pustkowiach. To pozbywając się materii gniazd, szkodzimy cię... Wow! Dobra, szybko na górę. Nie. Więc uwolnijmy. Totalnie ekstra wypasiona skrzynka. Szepcząca płyta, element rzemieślniczy. Czekajcie, pięknie wykonany pancerz znaleziony na pustkowiach Alfheimu. Bije od niego blask właściwy temu światu. Teraz musimy znaleźć, gdzie to było. Pancerz na tłów. Czwarty. To jest chyba to. Strzałki poszły do góry. Tu jedna poszła w dół. Ale sobie to przytulę. Kratos wygląda w tym troszkę lepiej. Metalowe naramienniki. Mam nadzieję, że to będzie miało jakiś wpływ na nasze kolejne pojedynki. Tak się rozgląda, bo aż mi się wierzyć nie chce, że tylko jeden bumbel z tego co widzę. No dobra, walniemy. No, poszli na łatwiznę tym razem. I jesteśmy na powierzchni. Stoi nas zaprzęg. Dziwne zwierzątka. Dobra, jedziemy. Dobrze, że są. To nasze odległości, które musimy tu pokonywać. Pokonujemy je dużo szybciej. Ale tu widzę, że ten... Droga do celu nie jest oddalona. Dobra, więzy Hawgufy będziemy przecinać. Czyli będziemy uwalniać ostatecznie zwierzątko. Za pomocą kółkowania. Ja, Hawgufa uratowana. Oczywiście, że tak. To Hawgufa. Wydaje się dużo szczęśliwsza. Ej, i burza minęła. O, w końcu, bo faktycznie ta burza była upierdliwa. Wpadniemy się w łaski naszych drogich przyjaciół, ciemnych elfów. O, leci nam podziękować. Rzuć coś dobrego. Nie, nie rzuć. Rzuć. Jakiś pancerzyk. Za wszelką cenę odwracać mojej uwagi od Ragnaroku, wiesz? Wcale nie o to chodziło. Nie? To po co naprawdę tu przyszliśmy? Nie przyszło ci do głowy, że chcę tylko spędzić z tobą trochę czasu, póki jeszcze może? Serio? Póki jeszcze może? Nie wiem, co dalej czeka, ale jeśli nadchodzi Ragnarok, chcę się cieszyć każdą możliwą chwilą. Goddammit. Posępnie to zabrzmiało. Nie wiem, co powiedzieć. Tajemnica piasku. Dziękuję. Ukończyliśmy przysługę. Że nas tu sprowadziłeś. Ja z tego co tu widzę, jest tu kilka... kilka
rzeczy, które mógłbym sobie odwiedzić. Dobra, spróbujemy. Jest tu do wyczyszczenia cała miejscówka. Oj, to będzie bardziej złożone. No niekoniecznie. Nie do końca. Trzeba będzie to inaczej ugryźć. Mimirze, ile znasz opowieści o Odynie i Torze? O ich złych postępkach. Zobaczmy, jakie pamiętamy. Kurde, zobaczymy, czy tutaj na pewno... O Jezus, coś tam zawarczało. Ale jak mam się tam dostać, proszę państwa? To chyba zaprzęg mój zawarczał. Nie teraz, bo mnie rozpraszasz, Arteus. Próbuję rozwikłać tutaj, jak się dostać w to miejsce. Jak rozwalić bąbelka. I przywłaszczyć sobie zawartość skrzyni. Jest tu jakieś wejście w ogóle? Przepraszam, halo? Kurde, ile tego tu jest? Panie, tam jakaś dziura, ale tam chyba nie można być. Nie. Co ja mam tu, kurde, nauczyć się latać, żeby to ogarnąć? Czyli najprostsze rozwiązania są najczęściej najbardziej skuteczne. Mam nadzieję, że tam w środku nie czeka na mnie żaden zasraniec. No nie ma, tu jest... Jedno ci podpaliłem, żeby się do ciebie dostać. Goddamit, teraz biegam w kółko! Biegał w kółko. Otóż uzgodniliśmy, że tu nie mam opcji, żebym się wdrapał. Czekajcie, może z tej strony będzie szybciej. Nie no, było, przez sekundę było, taka była opcja. Kurwa, to mnie denerwuje takie rzeczy, takie pierdoły mnie naprawdę denerwują, o jest. No i jeszcze jeden wazon nam jest potrzebny. Kurwa, nie znajdę, ten ostatni zawsze jest najcięższy do odnalezienia. Nie wiedzieć czemu. Najprawdopodobniej znajduje się gdzieś obok, niekoniecznie tutaj w tym miejscu. Czyli dupa, Jasiu, pan Stasiu, może tutaj będzie gdzieś wejście na górę. Nie. Kratos ma pewne ograniczenia. Nie może dostać się we wszystkie miejsca. No kurde, jest tam, ale jak mam tam się dostać? A, już wiem. Kurde, dobrze spojrzałem. Poczekajcie. Nie mogę tak wysoko głowę podnieść, masakra. Jamen! Dobra, dostajemy się. Mam nadzieję, że było warto poświęcić troszeczkę czasu. Ujeb. Róg. Zebrano odpowiednio dużo rogów krwistego miodu. Maksymalna wartość szału została zwiększona. Czyli możemy być obłąkani nieco dłużej. To jest dla mnie dobra informacja. Często korzystam z tego obłąkania. Lutując po ryjach wrogów. Tu jest kolejna. Ja nie wiem, czy ja nie korzystam z zaprzęgu. Ten zaprzęg cały czas za mną podąża. Ja tutaj z buta cały czas trzaskam. Tylko ja muszę być rozważny. Dobra, spierdzielam stąd. Elfy. To sobie zrobię gdzieś poza odcinkiem. Nie będę czyścił wszystkich miejscówek. Bo mogę przypłacać to często życiem. A nie chciałbym przedłużać tych odcinków, powtarzając te same sekwencje. Dobra, zajrzymy sobie jeszcze tutaj i wrócę sobie do wątku głównego. Może tutaj nie będzie elfów. Generalnie staram się unikać elfów. Elfy są naprawdę niebezpieczne. O! Wrócił do mnie mój topór. Coś roztrzaskana rura. Runa. Dużo tego. Ropuchy. Akcesor. Zabójcza detonacja. Czekajcie, to do mnie wpadło czy do młodego? Jeb, jeb. Dobra, robimy. Tu są te ropuchy wstrętne. Ale mnie tu dźwignął. Dobra, dostał. Co jest? Dobra.
R3, czyli słynne już Brutality. Dobra. Oj, odpaliłem niepotrzebnie. Szał. Dobra, druga żaba dostała w pierdol. Dobra, mam teraz szał. Dobra. O, fuck, wybuchające szmaty. No, staram się. O, fuck. Czekajcie, wezmę go na R3. Właśnie się kurwa podniesie. Ale ich tu dużo jest. O, fuck, wypierdzielaj! No dokładnie. Dobrze, że akurat robiłem słynną sekwencję. Nie no, bez jaj, co on tam utknie? O, ty pedale. To już jest wioska. Nie wiem, czy on tam zdechł, czy... Czekajcie, aha, nie, bo jeszcze trwa walka, także... Jakby chyba nie do końca mogę przeczytać. Gdzie kuźwa? On się tam skikrał. Dobra, zdechnęło mu się chyba. To chyba wszyscy. No ale było przez chwilę niebezpiecznie. To tam było napisane? Nie sądzę. Chyba Mili nie do końca chciał się podzielić tym, co przeczytał. No dobra, wchodzimy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nagroda będzie warta tego mojego wysiłku. A jest dopasiona. Na maksa. Wymuskana skrzynka. Wierszyk. A nawet mój topór. To nie tak. Co tam wpadnie? Yeah, man. Pas blasku. Pas blasku. Oczywiście przytulamy. Kratos będzie ładnie teraz wyglądał. A czemu się tu świeci? Akcesorium, czyli mogę sobie jeszcze dołupać kolejne. Okej, okay, dziękuję bardzo. Materiał zrobi się coraz bardziej niebezpieczny. A przy tym coraz bardziej pomocny w tych moich wojażach. I bitkach. Dobra, miejscówka wyczyszczona. Bracie, jak... nie myślałeś, żeby tymi ostrzami podsmażać mięso? Nie, skaziłyby je. A, przez ich magiczną aurę? Przez krew. Luknę sobie teraz na mapę. Mistyczna brama. No chyba, że jeszcze zaryzykuję i spróbuję tutaj coś ogarnąć, bo nie wiem, jak szybko będę miał okazję trafić znowu do tej lokacji. A faktycznie pomijanie tych lokacji później się odbija czkawką. Hej, to chyba dobry moment, by przypomnieć sobie wszystkie okropne historie o Torze i Odynie. No to był kamieniarz, Tamur. Ano, pokłócił się z synem i po zmroku poszedł go szukać. Ale znalazł Tora. Był też syn Tamura, Hrimdur. Moment, ja tu przyszedłem. Byłem tutaj, czy? Nie było mnie tu. Sekret, zanim został zdradzony i zamordowany. Wystarczy. Dobra, spróbujemy tu ogarnąć. A jak się nie uda, to się nie uda. Wrócimy do wątku głównego. Dzisiaj troszkę po prostu się powałęsamy. Jakby spieprzać stąd, może być problem. Kurde, mam nadzieję, że tu mnie nie było. Jakby nie przypominam sobie do końca tych lokacji. Byłaby wieść, gdyby się okazało, że jednak tu moja noga już stanęła.
Tu moja noga już stanęła. Masakra, nie, nie wierzę w to, co ja teraz zrobiłem. Dobra, nawracam i spadam stąd. Byłem, teraz już poznaję, bo od drugiej strony oglądam tą lokację. O, oh, goddammit, myślałem, że coś tu poczyszczę. Nie będę czyścił. Mając tyle możliwości do wyboru, wybrałem znowu po raz kolejny tą samą. Dobra. Trudno. Jak to było? Aha, czyli tutaj nie ma tak łatwo teraz. Tu teraz trzeba się wspinać. O Jezus, Panie. Nie dobrze trwało. No dobra, poczekamy. Dobra, teraz wsiadam, zasiadam. Będę kierował saniami. I spadamy do... Ci żołnierze ze Svartalfheimu... Wątku głównego. Myślałem, że to duchy czekające w Valhalli na Ragnarok. To nie były duchy. Jezus, ten znacznik to kuźwa jakoś dziwnie ucieka. Udało mu się zarządzić wcześniejszą mobilizację. Może nie doszłoby do tego, gdyby miał jeszcze u boku jakieś przyzwoite walkirie. Oj. Jesteśmy blisko. Okej, jeszcze wyczyścimy sobie skrzynię. To mi się przyda. Strzępy bestii. Dobra, Stingri, z tobą pogadamy później. Dom Sindriego. Midgard. Dobra, idziemy do domu Sindriego. W zasadzie nie wiem, czy ja dobrze postąpiłem. Mam nadzieję, że Tyr odnalazł już równowagę. Czy czego tam szukał? W istocie. Widziałem w nim przebłyski dawnego boga wojny, ale tylko chwilowe. Nie ma nic złego w sprzeciwie wobec wojny. Albo wobec przepowiedni. Trudno się nie zgodzić. Przepowiednie gigantów bywają wyjątkowo niejasne. Czy tylko ja pamiętam, że giganci przewidzieli całą naszą podróż do Jotunheimu? Jeśli widzieli Tyra na czele armii podczas Ragnaroku, to im wierzę. Pytanie, jak przekonasz Tyra, by też im uwierzył? Dobra, chłopaki. Czyli moja teoria się sprawdziła. Będziemy tak długo biec, dopóki gadki się nie skończą. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle jest sens biegać, czy lepiej stanąć i poczekać. Panie Kratosie, poproszę na słówko. O! Miał swój debiut. Mów. Jeżeli będziesz potrzebował moich usług, a mnie nie będzie w pobliżu, te zmyślne dzwonki pozwolą ci mnie szybko powiadomić. Po prostu wejdź zam. Już. Ja? Rozgryzłeś to. No dobrze, wiecie jak mnie przywołać. No dobrze, coś jeszcze, moi mili? Nie za bardzo rozumiem jego rolę tutaj. Nie za bardzo rozumiem hologramy tych wiewiórek. Mam pytanie. Cudownie. Z przyjemnością dzielę się wiedzą z ciekawskimi. Patrząc w dół za tamtą bramą, zauważyłem smoki. Smoki? O nie, pani Czułatryusie. To są Lindwyrm. Potomstwo pani Nidhogg. Nidhogg? Ja nic takiego nie widziałem. To jest dziwne. Oraz w pewnym sensie kluczowa część kręgu życia Yggdrasilu. Ja troszczę się o gałęzie, a Nidhogg podgryza korzenie, żeby nie dopuścić do ich przerośnięcia. To krucha równowaga. Więc są przyjazne? Cóż, może nie tak grzeczne jak ja, ale nie trzeba się ich obawiać, o ile nie zaburza się ich spokoju. Nidhogg to surowa matka, wychowująca potomstwo z taką samą stanowczością, z jaką broni ich bezpieczeństwa. To brzmi... znajomo. Dobra, koniec wykładu. Czyli to jest w zasadzie taka skarbnica wiedzy. Cieszę się, że wróciłeś, chłopcze. Bądź tak miły i pomóż mi. O, Tyr już jest, okej. Okay. Czyli przez chwilę się obawiałem, że on gdzie indziej się udał. Zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Możemy ewentualnie trochę posprzedawać. Okej. Okay. Bo pogawędki z nim to już nie za bardzo mam teraz ochotę. Czy teraz będziemy znowu spożywać posiłek? Już był jeden. W jednym odcinku już jedli. Zobaczymy, co tym razem będzie podane do stołu.
Ostatnio było to dziwnie wyglądająca kaszanka. Ostrożnie, ostrożnie! Dziękuję. Chętnie zobaczę. O, dzisiaj już widzę w misce nieco więcej. No. To się jeszcze okaże. Proszę bardzo. Posiłek godny czempiona. Dosyć. Mieliśmy o tym więcej nie mówić. Tak, oczywiście. Przepraszam cię. Jak na Boga wojnę, to powiem wam szczerze, mega pokorny ten tyr. To tylko słowo. Które miesza ci w głowie. Ale ty serio myślisz, że to nic nie znaczy? Po naszej wielkiej wyprawie? Po wizycie w Jotunheimie? Po co to wszystko? Nie myślisz o tym czasem? Bez przerwy. Ale twoja matka nie chciałaby, żebyś niepotrzebnie narażał swoje życie. A jeśli giganci nam nie liczą? Giganci? Ja na ciebie liczę. Masz żyć, myśleć i postępować jak mężczyzna, nie jak dziecko. Jeśli Loki nie uda się do żelaznego lasu, to nie... God damn it, ale się odpalił teraz. Mój syn. Nigdy więcej. Rozumiesz? No to już grubo. Straciłem apetyt. Wybacz, Kratosie. Nieuważnie dobrałem słowa. Jeb. Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. Nie mogą się bez tego obejść. Po prostu nie rozumiem. Jak to całe gadanie o Lokim i czempionie i tym lesie ma nie być prawdą? Jest taki... Pozwól, że udzielę ci najlepszej możliwej rady, jaką możesz usłyszeć. Idź spać. We śnie znajdujemy rozwiązanie większości problemów. Pewnie. Tak, spać brzmi świetnie. Poważnie. No jasne. Leć już sobie. Nie. No dobra. Atreus troszkę odparuje, mam nadzieję, podczas snu. Chyba pójdzie spać, mam... tak myślę. W zbroi, no zajebiście, i z łukiem na plecach. Ciekawe, czego nie uwiera czasami. W zasadzie powinien. Dobra, szybko się zawinął. Loki. No to scenerie przypominające nam Kratosiego IMAXa. Mam gdzieś iść? Jest w ogóle jakaś opcja, bo ja widzę, że to... A, tu jest ktoś. Można pogadać z tą ziomeś? Co ją tu zrobić? A, z tej strony muszę zajść. Od tyłu. Co to? Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle, że zabiłem tyle elfów. Co się dzieje? To była maska? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Młody Atreus.
jedyne, o czym mówisz przez cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. W małych problemach, małych Nawet ludzi. Nawet dość słuchania o małych problemach, małych ludzi. Jakby cała przestrzeń, po której mogę się poruszać, jest niewielka. Zniszczyłeś bramę! Nie ma innej drogi do Jotunheimu! Czego chcesz? Puszczaj! Bruma! Nic nie rozumiem! Nieważne. Hej, nie uciekaj! Nieważne. Powiesz mi, co to za miejsce? Nieważne. Przestańcie! God damn it. Konkretny sen. Grubo bym powiedział. Muszę stąd spadać. No, wypadałoby. Which way? A, tam, dobra. No dobra. To jest sen, możesz skakać, nic się nie stanie. Zapłaci za to, co mówiło mamie. Nie. Jesteśmy bogami. Możemy nie. robić to tylko Błagam. Nam się podoba. Proszę, zaczekaj! Proszę! O! Dlaczego to się dzieje? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Proszę, przestań! What the fuck? Gdzie ja jestem? No, troszkę go rzuca tutaj, widzę, po różnych miejscach. Ale to miejsce jest chyba jakby bardziej przystępne. Spokojnie. To jest ten Fenrir? Chyba nie. Hej, dokąd idziesz? Pójdź za wilkiem. Mam iść? Dobra, słuchajcie, minęło 40 parę minut. Widzimy się po drugiej stronie. Nie wiem, zapowiada się to troszkę na dłuższą wędrówkę. I chciałbym chyba rozpocząć ją w kolejnym odcinku, także w dzisiejszym to już wszystko. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, nara, cześć.